Co Biblia mówi o alkoholizmie? Zapraszam na film. Witajcie, dziś kolejny odcinek z serii Co Biblia mówi. Dzisiaj postanowiłem nagrać taki krótki odcinek na temat pijaństwa, alkoholizmu i zacznę od jednego cytatu. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieścieli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. I temat w Słowie Bożym jest dość jednoznaczny. Chciałbym zrobić teraz małą dygresję i opowiedzieć o pewnej historii. Ta historia miała miejsce wiele lat temu i tak się zdarzyło w moim życiu, że także przechodziłem przez ten problem alkoholowy. Był taki okres w moim życiu, że miałem bardzo stresującą pracę i w pewnym momencie zauważyłem, że mój stres jest trochę łagodzony przez alkohol i przyznam, że nie spostrzegłem się, gdy po kilku miesiącach stałem się alkoholikiem. Musiałem pić alkohol codziennie, często było to już od poranka i nienawidziłem siebie za to. Powodowało to też wiele problemów w mojej pracy i w mojej rodzinie. Nienawidziłem siebie i próbowałem z tym walczyć, ale nie umiałem. Próbowałem czasami podjąć nawet takie wyzwanie, żeby jeden dzień nie pić czy dwa i czasami mi się udawało, a czasami nie. Bardzo się tego wstydziłem i walczyłem tak ze sobą przez kilka lat. Nienawidziłem się za to. Bóg zlitował się nade mną i w sposób nadzwyczajny wyciągnął mnie z tego nałogu, za co Jemu się należy tylko podziękowanie i Jemu chwała. Natomiast przyznam szczerze, że podczas tego okresu chodziłem do kościoła rzymskokatolickiego, często chodziłem do spowiedzi i nigdy nie usłyszałem, co mówi na ten temat Słowo Boże. Tak myśląc dziś i patrząc na ludzi, którzy mają ten problem, wydaje mi się, chociaż nie mam pewności, że gdyby ktoś przeczytał mi fragmenty ze Słowa Bożego, co Bóg mówi o nadmiernym piciu alkoholu, o alkoholizmie, to być może ten mój cały proces przebiegłby dużo szybciej. I w Słowie Bożym mamy kilka fragmentów. W Starym Przymierzu, w Starym Testamencie mamy fragment w Księdze Proroka Izajasza w 5 rozdziale, który mówi tak: biada tym, którzy od wczesnego ranka wstają, by gonić za mocnym trunkiem, a tak trwają do wieczora, aż wino ich rozpala. Jest fragment z pierwszego listu do Koryntian z rozdziału 6 i ten fragment już czytałem, więc nie będę go ponownie czytał. Kolejny fragment jest w liście do Efezjan, 5 rozdział. Odkupujcie czas, bo dni są złe. Nie bądźcie nierozumni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem, dziękując zawsze za wszystko Bogu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. I kolejny fragment w liście do Galacjan, 5 rozdział. A znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwo, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mówię, jak przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Królestwa Bożego nie odziedziczą. A owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Widzimy, Paweł Apostoł jednoznacznie mówi o człowieku cielesnym, który nie ma kontroli nad własnym ciałem, nie chce go kontrolować. Być może czasem już nie może, ale efekt jest ten sam. Taka osoba zmierza autostradą do piekła. Pijacy i ludzie, którzy czynią tym podobne rzeczy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy znali prawdę, wiedzieli, co Bóg mówi na ten temat. Być może dzięki temu uratujesz własne życie, a być może kogoś z rodziny. To są uczynki ciała, które prowadzą człowieka do śmierci. Zachęcam, czytaj Słowo Boże, sprawdzaj i zmieniaj własne życie, abyś mógł żyć, abyś mogła żyć tak, jak Jezus Chrystus tego od nas oczekuje. Za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia z Bogiem.